Wdarły się znowu ubiory w twój sen. Ależ pięknie, wszystko jest, jest. No to zaczynamy. Hej, witajcie w kuchni Kwasiora. Przepis, którym chciałbym was dziś uraczyć, jest wprost idealnie stworzony pod sezon grillowy, który przecież w pełni. Będzie to niejako wariacja na temat świderek czy spiralek z boczku, takich szaszłyczków. Proste to jest do wykonania strasznie, ale też strasznie smaczne, ponieważ będzie tu zawartych 5 smaków, pomimo prostoty całości. Będzie smak słodki, będzie smak słony, będzie smak gorzki, będzie smak kwaśny i w końcu smak piąty, umami, czyli taki mięsno-rosołowy. No i teraz co będziemy potrzebować? Zacznijmy standardowo od mięsiwa. Tutaj jest boczek wieprzowy bez skóry. Dalej zapraszam do stołu. Na machę. Rzodkiewka, ogórki kiszone, miód, jogurt naturalny bądź kwaśna śmietana. Z przypraw ja dzisiaj wybieram zmorę. Przyprawa do kupienia jest na kuchniakwasiora.com. Zapraszam was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy, a jeśli nie macie zmorki na podorędziu, to żaden problem. Użyjcie mieszaniny kolorowych pieprzy bądź czarnego pieprzu, odrobinę tymianku, chili, sól oczywiście i będzie petarda. W zmorze są też inne cuda. Chodzi tutaj o to, aby dodatkowo wtłoczyć smak szósty, czyli pikantny, ale pikantność, pierność, czyli od pieprzu, a nie pikantność od kapsaicyny. No i dobrze, zaczynamy całą przygodę od... Aha, jeszcze będziemy piwko potrzebować, no ale piwko wjedzie do nas troszeczkę później. Będziemy go potrzebować do zrobienia glazurki, ale to w trakcie filmu wszystko pokażę. Ogórki ciachamy na pół i nabijamy na szpadki. Cyk, 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 ogóreczki nabite. O tak, byle jak. Ważne, żeby się trzymało, to ci nikt z tego strzelał nie będzie. Czas teraz na boczek. Kroję go w średniej grubości plastry. Elegancko. Przyprawa trzyma się obu stron i tak przygotowanymi paskami owijamy teraz ogórki. Zaczynamy od dołu, aby całość się nam dobrze trzymała i robimy taką serpentynkę, kończąc nadzianiem na szpikulec od góry. Ten ogórek nie musi być w całości pokryty, tak o, po prostu, żeby figlarnie przez te paski boczku lekko wystawał. Szaszłyki z boku marynują się, deska przetarta, czas więc jest sporządzić pozostałe dwie składowe tego dania. Po pierwsze dip. Dip na bazie jogurtu bądź też kwaśnej śmietany, ale szczerze wam się przyznam, że korzystając z tak pięknej okoliczności przyrody, chciałem zrobić dip miętowy, bo mięta doda wspaniałe nuty, odświeży całość, no ale niestety nad tym jeziorem mięta nie rośnie. Co dziwne, bo tu wszędzie na Kaszubach mięta jak chwast po prostu. No ale dobra, nie ma mięty, użyjemy rzodkiewki, nada kolor. Pikanteria lekka, też będzie dobrze. Druga sprawa to glazurka. Glazurka na bazie piwa, miodu. Proste, proste. To od czego zaczynamy? Rzućmy kością. Pach, 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 dip.
Piękna, złociutka, słodko-gorzko-piwna glazurka gotowa, dip również, a mięsko zamarynowane. Trochę się rozpadało, ale wcale mi to nie powstrzyma przed grillowaniem. Chodźmy. Zostawiamy to teraz na dwa kwadranse, temperatura między 140 a 150 stopni. W tym czasie, bo czuć zarumieni się, tłuszczyk wytopi i całość będzie naprawdę smakowita. I wtedy będzie to właśnie czas na glazurkę. Co 5 minut glazurujemy 2-3 razy, aby utworzyć elegancki pancerz smaków. Wow. Kwaśny ogórek kiszony, owinięty jest ten tłuściutki, zgrillowany i co ważne, pierny boczek, a na zewnątrz zaś, oj sorry łaz, a na zewnątrz zaś miodowo-piwne nutki, jogurt zaś podbija smak, odświeża całość, przepis jest naprawdę nietuzinkowy i wart polecenia, a ja cóż, mimo marnej pogody, takiej deszczowej, przymokłem do suchej nitki, to czuję się świetnie. Do zobaczenia! Zmieni cię w pył.